Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy planowaliście kiedykolwiek budowę tego typu domku z tarasem? W internecie oferty takich domków to kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych, a my dzisiaj pokażemy, jak zbudować taki domek od A do Z w kwocie nie większej jak 7 tysięcy złotych. Jeżeli jesteście ciekawi, jak nam to wyjdzie, zapraszam do oglądania. No dobra, w pierwszej kolejności miejscówka, tak więc wyłożyłem sobie tutaj kostką, tutaj gdzie będzie akurat domek z altanką, i przywiozłem kilka krokwiaków. Krokwiak jest 14 na 7, cały domek, cała altanka, no domek, bardziej domek narzędziowy z tarasem to będzie, będzie miał 3 na 6 metrów. Na kosteczce rozłożyłem izolację przeciwwilgociową, tutaj z rolki, no i zacząłem pierwsze krokwie na płasko kręcić kątowniczkami i wygląda sobie to w ten sposób. Tu jest już jeden, no i mamy drugi. Teraz oczywiście piła, przycinam trzecią stronę, tylko muszę sobie tu chwilowo uporządkować. I w ten sposób robię taki kwadrat, całą podstawę mojego domku. No dobra, i tak krokwiaki wyglądają skręcone. Tutaj troszeczkę mi ich zbrakło. Nie dawałem blachy takiej łączeniowej, tylko dałem kawałek łaty. No i w ten sposób sobie przedłużyłem. Idealny wymiar 6 na 3. Zmierzyłem również przekątne i wszystko się zgadza. Dobra, następne krokwiaki, jakie wycinam, to na samym środku muszę zrobić podpory, takie legary na dole pod podłogę. A tak wyglądają gotowe, zmontowane już legary co metr. Też na izolacji, tak więc 7 na 14 położone płasko i tyle. Jedziemy kolejne rzeczy z kolejnymi rzeczami. Przywieźliśmy sobie tutaj takie kanciaki 10 na 10, no i stawiam je w pionie. I w ten sposób Arturo dokręca kolejne wkręty, kątowniczki. Tak więc mamy tutaj 2 metry, drzwi, mały tarasik. No i wygląda sobie to w ten sposób. Teraz bierzemy sobie dwie 6-metrowe. One mają dokładnie 6,20, ale później je obetniemy. No i rzucamy sobie je na początek i na koniec dłuższej strony. No i tak wyglądają przykręcone górne belki, dwie 6-metrowe i dwie łączeniowe. Te dwie łączeniowe przykręciłem już na wkręty ciesielskie. Nie mam dzisiaj statywu, więc na razie robię tylko i wyłącznie takie krótkie scenki. Wygląda to tak, jutro już ze statywem będzie, więc będziecie mogli zobaczyć trochę szerzej, jak to robi. A i budowa domku ogrodowego, dzień drugi. Tak więc zabieramy się dzisiaj, Arturku, za co? Za podłogę.
przywieźliśmy sobie dechy 6-metrowe. Na razie wszystko robimy z surowego drewna, dlatego że to będą elementy niewidoczne. No i co? Wrzucamy dechy po kolei, podcinamy tam, gdzie mamy nasze słupy i zamykamy podłogę dechami. Wam pokażę, co my tutaj zrobiliśmy, a mianowicie przycięte deski. Zobaczcie kątowniki, jak mam przykręcone to na dole, dlatego że tutaj ładnie szlifierką będę chciał te kątowniczki na samym końcu podcinać, żeby ich nie było widać. No i deska za deską. Jakich, Artur, używamy gwoździ? Skrętnych. Używamy gwoździ skrętnych, żeby nie wyłaziły. Takie to gwoździe. No i robimy całą podłogę w deseczkach. No dobra, Arturo klepie podłogę, a ja tymczasem odwiedziłem ponownie tartak i kupiłem taką szalóweczkę 5,20 długa. No i co, będziemy obijać boki naszego domku tą szalóweczką. Niektórzy mogliby powiedzieć, że dałem tutaj słabe kątowniki, nie, Arturo? Że tylko na dwa kręty, tak, są słabe, ale właśnie mi zależało, żeby ta cała konstrukcja pracowała, ona się lekko kołysze, nie była tak jebutnie na sztywno. No i teraz Artur troszeczkę mi naciągnie tą konstrukcję, a ja przytnę sobie pierwsze szalówki, no i będę kręcił do góry. Do kręcenia zastosuję wkręciki do drewna 45 z łebkiem, chyba 3,5 on jest. No, zabieram się do roboty. No i dobra, mam więcej niż połowę szalówek przykręconych. Szalówki przykręcałem tylko na jeden wkręt. No i tu jest zamek, jeden wkręt i tu jest zamek. Zobaczcie, ja je przykręcałem nie wkręcając środek drewna, dlatego że jakbym mocno je wkręcił w środek drewna, to ona by zaczęła za chwilę pękać. Tak więc jest łepek na zero, ale nie jest wkręcony mocno w środek drzewa. Dobra, to jest ostatni moment, żeby sprawdzić ostatni raz pion, czy mam belki. Jak coś trzeba poprawić, to teraz poprawiamy. W moim przypadku nie trzeba. No i teraz, bo jeżeli miałbym pion zepsuty, to ze względu na to, że mam po jednym wkręcie, mógłbym sobie wszystko to nagiąć i poprawić. A teraz wkręcam po drugim dodatkowym wkręcie. Już zabezpieczy tą konstrukcję szalówka. I tak wygląda pierwsza ścianka zrobiona. No i co? Ten bok nie jest już do ruszenia. Tutaj mogę sobie nim trząchać ile chcę, dlatego że szalóweczki skręcone trzymają mi całą konstrukcję. Mogę sobie jeszcze to sprawdzić. Oczko. No ale co, ponieważ nie mam tej ściany tutaj bocznej, to ta ściana pracuje za to w tą stronę. Tak więc zabezpieczam sobie teraz drugą stronę, no i robię drugą ściankę, drugą szalóweczkę i wtedy już cała konstrukcja będzie sztywno trzymała się tak jak powinna. A tak wygląda zrobiona druga ściana. Już moja konstrukcja w tym momencie jest bardzo stabilna.
tutaj mam wystającą końcówkę, ale obetnę sobie ją na samym końcu. Zabieram się za montaż ściany trzeciej. No dobra, domek ogrodowy, dzień drugi. Wczoraj skończyliśmy na tym etapie, tak więc zamykamy te ściany do końca. I środkowa ścianka chwilowo sobie jeszcze lata, ale w tym momencie wziąłem kolejną kantóweczkę 5x10. No i od wewnątrz zamontowałem jeden kątowniczek, na którym chwilowo oparłem i docinam do tej belki kantóweczkę i tą belkę montuję od góry, a tam do kątownika. No i zamontowaliśmy tą beleczkę w poziomie na górze. Dociąłem ją do kanta i puściłem drugą belkę. Artur pionował ostatnią ściankę, więc jest teraz w pionie, tak? I się nie rusza. A jak się nie rusza, to znaczy, że cała konstrukcja teraz siedzi sztywno, więc możemy się zabierać za dach. No dobra, zrobimy więźbę na dach. W tym celu kupiłem sobie 14 sztuk 10, 5x10 belek. Niestety nie było krótszych, 3,5 metrowe. No i teraz jak ja tą więźbę zrobię. Tutaj mam stelaż 3 metrowy. No i co? 3 metry będzie cały domek narzędziowy. No i teraz użyłem sobie kalkulatora online Ciesielskiego. Jak piszecie w Google'ach, kalkulator Ciesielski. No i kalkulator powiedział mi, że długość między murłatą a szczytem ma mieć 183. Tak więc ustawiłem, z drugiej strony również 183, no i w ten sposób weszło mi najście. Tak więc te najście odpalę sobie piłę i tylko pod tym kątem przetnę obie krokiewki i będę miał kącik gotowy do zmontowania. No i samo cięcie wyszło w ten sposób. Teraz zaopatrzyłem się w blachy ciesielskie. Kręty złote, dlatego że krokiewka ma 5 cm, ja zastosuję z tymi blachami 55. Jak mi coś wyjdzie, przytnę, przeszlifuję. No i teraz montuję sobie blaszkę. Blaszkę zamontuję w taki sposób, żeby nawet troszkę schodziła, ale ręciki, żeby były przy szczytach krokiewek. No i wszystko mocno skręcam. Zanim jeszcze zabiorę się za skręcanie, wyjąłem sobie z samochodu wszystkie połacie, rozłożyłem na lewą, na prawą stronę. No i teraz tą pierwszą połać, którą mam idealnie już obciętą, poprzerzucam sobie po kolei na te niewycięte. No i markerem zaznaczę kąt i poobcinam wszystkie prawe, wszystkie lewe, żebym nie musiał później ich za każdym razem mierzyć. No i tak wyglądają skręcone wszystkie połacie na blachy. No i teraz powrotem przyłożyłem sobie swój stelaż 3 metrowy do wyznaczonych miejsc. To było 183 cm. I po prostu odznaczam sobie teraz 40 cm, a nawet może i 35. Mój daszek nie musi być taki długi. I pod kątem prostym odcinam końcówki z reszty krokiewek.
No dobra, jak widzieliście z końcówek, które odcinałem, przykładałem sobie do mojej więźby i już bez odznaczania piłą przycinałem i w ten oto sposób zrobiłem jętki w miarę równo, nie zależy mi już na takiej dokładności, z tych jętek nie będę korzystał. No i mam, można powiedzieć, wszystkie wiązary dachowe zrobione. W tym miejscu mógłbym sobie porobić zacięcia, jak są zawodowi cieśle, to już by sobie pewnie je zrobili. Ja nie jestem tak doświadczony, żeby robić to na ziemi. Ja lubię mieć całą kalenicę idealnie na dachu, już ustawioną pod linkę, a następnie zacinać tak, jak wychodzi murłatka. Tak więc pozostało mi tylko wrzucić to wszystko na górę. I zanim zabierzemy się za montaż wiązarów, dlatego że nie mamy nacięć bocznych na murłacie, znajdę sobie kawałek płyty OSB, tu miałem, ale wszystko chyba Artur mi ją wyniósł. Jest tutaj. No i co, zamontuję sobie tą płytę OSB do tej murłatki na środku. Wrzucę w nią ze 3-4 wkręty, ona będzie sobie z tą murłatą stała. No i będę mógł oprzeć wtedy pierwszego wiązarka. No i pierwsza wisi, czy jest równo, czy nierówno. Nie ma to w tym momencie dla mnie znaczenia. Robimy sobie teraz wszystkie. Oznaczamy co metr. Już co drugą, co trzecią łatwiej nam będzie złapać jakąś deską, więc wrzucamy wszystkie na górę, tylko żeby ta powierzchnia z tą powierzchnią się zgadzała. U mnie to jest 179,5. Na jednej sobie zaznaczę i tą jedną będę cały czas ustawiał już wszystkie do końca. No, trochę się z Arturem pośpieszyliśmy z tymi płytami, więc rzuciliśmy sobie szybko na dół, musieliśmy poprawić. Teraz co? Teraz sobie wziąłem jak najbardziej sznurek, rozciągnąłem, ustawiłem 25 cm od krokwiaka i teraz od poziomicy robię sobie pionowe linie i w ten sposób wszystkie obcinam. No i płyty teraz idą od dołu, od zacięcia. Trochę się poprzednio pospieszyliśmy. Myśleliśmy, że jak od góry damy, to tutaj obróbki będziemy łatwiej mieli na dole. No ale niestety nie jest tak kolorowo, dlatego że mamy lekkie walnięcie na przekątne i musimy niestety zacząć od okapów. Tak więc dwie płyty już wylądowały. No i dobra, płyta po płycie, łącznie 10 płyt wskoczyło nam na dach. Został jeszcze taki mały kawalątek, który mamy docięty tutaj. Nie będziemy kolejne płyty kupować, robimy z dwóch takich małych kawałków. Tak, panie Arturze? Jak tam na górze? Ciepło? Miło? Przytulnie? Aż za ciepło. No i dobra, kręcimy ostatnią płytę i na ten moment na razie daszek będzie gotowy. No i dosyć niedrogo znaleźliśmy w markecie gąd bitumiczny, tak więc kupiliśmy sobie na razie 10 paczek i wrzucamy na nasz dach. Dobra, dzisiaj Arturo pokaże nam swoje umiejętności dekarskie.
Tak, panie Arturze? Dobra, mamy już, przykręciliśmy sobie szalówkę jako deskę okapową, ale nie będziemy jej obrabiać, ona będzie ładnie pomalowana, gącik będzie tylko wystawał na zewnątrz, woda ewentualnie będzie sobie po szalówce ciekła, nie ma z tym problemu, w takich domkach się nie robi obróbek dekarskich. Tak więc co, bierzemy sobie gącik, panie Arturze, mamy już kompresor nabity, to jest, Arturo, takie urządzenie, w którym, proszę ciebie, dokładasz. Dzień dobry. Dokładasz i strzelasz z szybkami, nie? Chodzi o to, że właśnie ten gąt nie ma w ogóle kleju. To znaczy ma klej, ale on, ten klej to się w tych gątach najtańszych nadaje tyle, co się nie nadaje. Tak, to folię, Artur, rozrywasz całą. Od A do Z. Dobra, dobra. Ok, daj mi tutaj drabinę na początek. A tak jak przed chwilą powiedziałem, nie będziemy obrabiać deski okapowej, ale zrobimy, żeby gącik sobie troszeczkę wystawał. No i pierwszy gącik położymy sobie w ten sposób, panie Arturze. Dobrze? Ok. No i teraz daj mi pistolecika. Dobra. Dobra. Teraz czy go równo położyłem? Powiedzmy względnie równo. Daj mi, Artur, następny. Odklejasz, tak? Dobrze. Sobie przez ten czas przestawię drabinkę. Dobra. No to daj drugiego. Możesz szykować kolejny. Dobra. Dobra. To możesz, Arturku. Dobra, ja Arturowi pomogę. Pokażę ci, Artur, jak to szybko odklejać. Zobacz, tu masz taśmę. Tu masz taśmę, ale wiesz, jak będziesz zrywał, to będziesz każdego po kolei musiał potem paluchem, a tak to odjedź z taśmy i w tą stronę zrywaj. O. Musisz niestety każdego tam paluchem jechać. Odrywają taśmy i zjeżdżasz całość. Dobra, super. I następny gąt już położymy na łączeniu. Dobra, żeby karpiok zachodził delikatnie. O, tutaj. Tak samo tutaj. No i pierwsza część dachu skończona. Wygląda sobie to w ten sposób. Tam na kalenicy jeszcze taki ala gąsiorek będzie, ale to później. No i co? Zabieramy się za drugą stronę dachu. We'll be right back.
No i mamy dach już pokryty gątem. Ja kupiłem w tym momencie 6 takich gąsiorków. Jeden już wylądował na górze. Chcieliśmy zmierzyć, czy będzie nadawał się, ale się nadaje. Tak więc jeszcze on do przykręcenia. No i dach w pewnym sensie będzie skończony. No dobra, domek dzień trzeci. Tam gdzie mamy struganą szalówkę, to struganą. Tam gdzie użyliśmy mokrego drewna, no nie tak do końca mokrego, no ale, na pewno nie struganego. Teraz Arturo szlifuje. No i zaraz będziemy wszystko szlifować i puścimy to w bejce. Dobra, nie wiem na czym ostatnio skończyłem nagrywać. Zajęliśmy się z Arturem robotą, nie Arturo? Kamery popadały i tak wyszło. Arturo sobie ładnie maluje. Ja sobie pouzupełniałem już szalówkę na górze. Tak więc wygląda sobie to w ten sposób. Tak, już tutaj szalóweczka. Z zewnątrz też już chałupka jest troszkę obmalowana. Ja teraz montuję takie listewki narożne. Jest to listewka 60×60. No i lecę sobie z nimi tak dookoła. Tak więc domek z tej strony też już jest pomalowany. Z każdej strony jest pomalowany. Tak więc ja lecę z tymi listewkami i jeszcze muszę zmontować szalóweczkę tam na górze i będę mógł się zabrać już za drzwi. Domek obity już szalóweczką. Arturo maluje, już kończy, a ja zabieram się za drzwi. Drzwi mają 118 szerokości. Zrobimy sobie ich 210, 207, zależy jak wyjdzie, nie panie Arturze? Na 110, przepraszam, 210, 207 wysokości na 110 szerokości. W tym celu będzie mi potrzebna szalóweczka, dalej ta, którą obijałem, i tylko i wyłącznie z tej szalówki te drzwi zrobię. Te drzwiczki, szalóweczka ma 220, więc przetnę sobie ją na połowę. No i co, pójdę sobie z tą szalówką na tarasik, będzie mi wygodniej, bo potrzebuję jakiejś płaskiej powierzchni do ich skręcenia. No dobra, i tak skręcone drzwi zabiorę sobie do garażu i obetnę je po prostu na pile. Jeżeli ktoś by nie miał piły, mógłby się pofatygować pilarką to zrobić. Ja sobie zrobię to po prostu piłą. A i drzwi zamontowane i wymalowane przez Artura działają sobie w ten sposób, że zamykamy je. Mamy wygiętą klamrę. No i w środku jest Artur, on już tam dzisiaj zostaje. No i co, doszły barierki, doszły górne poprzeczki. Nakręciliśmy listy maskujące końcowe, wszystko jest wymalowane. Altaneczka wygląda sobie w ten sposób. Jest zrobiony już prąd. Nie mieliśmy czasu, musieliśmy się skupić. Nie, Arturo? Musieliśmy się skupić na pracy. Już nie nagrywaliśmy, bo ten filmik miałby godzinę. Mamy na górze również lampkę. Cała altanka wyszła. Ile, Arturo, wyszła altanka? 5900 na składzie, plus jakieś akcesoria. 5, dajmy 600, no powiedzmy odbity. Jeszcze mamy w środku taki regalik, no jest gitara, nie? Panie Arturze, uśmiechnij się pan. Całe życie, dobra. No to na razie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!